Cztery wierzchołki prostokąta leżą w punktach: 1,1, 1,6, 9,6 i 9,1. Zaznacz wierzchołki prostokąta w układzie współrzędnych. I mamy tutaj te cztery punkty. Możemy je przesuwać kursorem myszy albo dotknięciem palca, w zależności od tego, na jakim urządzeniu oglądacie ten film. Przesuńmy każdy z tych zielonych punktów w miejsce wskazane współrzędnymi w treści zadania. Pierwszy punkt to 1,1. Pamiętajcie, że pierwsza współrzędna to współrzędna x, druga to y. Pierwsza współrzędna mówi nam, jak daleko musimy przesunąć się w prawo od początku układów współrzędnych o 1. Druga współrzędna, współrzędna y, mówi o ile musimy przesunąć się w górę od początku układu, również o 1. 1,1. Następny punkt to 1 i 6. Współrzędna x to 1, czyli o 1 w prawo od początku, a współrzędna y to 6 i 6 w górę. Drugi punkt znajduje się na przecięciu prostych y równe 6 i x równe 1. 1,6. Następny punkt 9,6, czyli x równe 9, tutaj, y równe 6, czyli o 6 jednostek w górę. y równe 6. I ostatni do narysowania, x równe 9 i y równe 1, czyli x równe 9, a y równe 1. 9 w prawo od początku układów współrzędnych. Punkt znajduje się nad dziewiątką na osi x i o jeden w górę. I mamy punkt o współrzędnych 9, 1. No i mamy cztery wierzchołki prostokąta. Jeszcze jest pytanie, jaka jest wysokość prostokąta? Jeżeli wyobrazimy sobie leżący tu prostokąt, to jego wysokość to odległość pomiędzy tym punktem i tym punktem, albo tym punktem i tym punktem. Jaka jest odległość pomiędzy tymi punktami? Obydwa te punkty mają taką samą współrzędną x ale ten punkt leży na wysokości y równe 6, a ten na wysokości y równe 1. Czyli ten punkt leży o 5 wyżej niż ten, czyli wysokość to 5. Możemy też tę wysokość po prostu policzyć. 1, 2, 3, 4, 5.